Dzień dobry Państwu, nazywam się Filip Kosior i serdecznie zachęcam do wysłuchania książki Richarda Osmana pod tytułem Czwartkowy klub zbrodni w przekładzie Anny Rajcy-Salaty, wydawnictwo Agora. Zacznijmy od Elizabeth, dobrze? I przekonajmy się, dokąd nas to zaprowadzi. Oczywiście wiedziałam, kim jest. Wszyscy ją tu znają. Mieszka w jednym z czteropokojowych mieszkań w budynku Larkin Court. To ten na rogu, z drewnianymi tarasami. Kiedyś podczas Zgaduj Zgaduli byłam w jednej drużynie ze Stevenem, który z wielu powodów jest trzecim mężem Elizabeth. Po raz pierwszy podeszła do mnie przed 2 czy 3 miesiącami. Właśnie jadłam lunch i musiał to być poniedziałek, bo podano zapiekankę pasterską. Elizabeth przeprosiła, że przeszkadza mi podczas posiłku i zapytała, czy nie mam nic przeciwko temu, aby zadała mi pytanie o rany kłute. Odpowiedziałam, ależ skąd? Bardzo proszę. Albo coś w tym rodzaju. Od razu bowiem uprzedzam, że nie zawsze wszystko dokładnie pamiętam. Wtedy Elizabeth otworzyła żółtą teczkę na dokumenty. Zza kilku zadrukowanych stron wyglądały brzegi jakichś starych fotografii. Z miejsca przeszła do rzeczy. Poprosiła, abym wyobraziła sobie dziewczynę, którą pchnięto nożem. Zapytałam, jaki to był nóż, a Elizabeth odparła, że zwykły, kuchenny, od Johna Lewisa. Tego nie powiedziała, lecz taki nóż ukazał mi się wtedy przed oczami. Potem poprosiła, abym wyobraziła sobie, że dziewczynę ugodzono 3 lub 4 razy tuż pod mostkiem. Cios za ciosem, paskudnie, ale nie przecinając arterii. Mówiła to wszystko półgłosem, bo ludzie jedli, a ona jednak przestrzega pewnych zasad. Wyobrażałam więc sobie te rany kłute, a Elizabeth zapytała mnie, po jakim czasie dziewczyna wykrwawiłaby się na śmierć. Jeszcze raz serdecznie zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że będziecie się Państwo świetnie bawić.